No cześć widzowie, dzisiaj taki odcinek, gdzie pragnę do was troszeczkę bardziej pogadać, niż mam to w zwyczaju. No i też was proszę, obejrzcie ten materiał w całości, czy to też w większości, ponieważ bardzo chcę znać też wasze zdanie na ten temat. No a pragnę z wami porozmawiać odnośnie magii owego Halloween. I to nie chodzi mi o czary, o czarach był film rok temu z Nemem, macie zresztą link w karcie u góry oraz w opisie. Sądzę, że ten film był bardzo dobry, zresztą powiedzieliśmy tam znacznie więcej niż Ewelinka, więc tam was też zapraszam. Wracając do tematu, chodzi mi o magię, w sensie, że klimat Halloween. Dobrze wiecie, a przynajmniej ci, którzy śledzą mój kanał na bieżąco, jak bardzo lubię Halloween. Oczywiście to Team Fortressowe. Ba, no mogę powiedzieć, że to jest w sumie mój ulubiony okres w tej grze. Do tego śmiało mogę stwierdzić, że nie jestem tej rzeczy osamotniony, ponieważ strasznie duża część z was jest strasznie nastawiona entuzjastycznie do tego Halloween, co zresztą mogę obserwować na moich filmach, w zasadzie sekcji komentarzy, no i również na czacie, na streamach. Nie mówiąc już o tym, że TF właśnie w tym okresie halloweenowym ma swoje największe pokłady graczy w ciągu całego roku. I takie liczby tych graczy nie są też bez powodu, ponieważ Halloween jednak jest bardzo, ale to bardzo dobrym eventem w TF-ie. Cały właśnie klimat całości eventu, bossy, kontrakty, nowe czapki, nowe efekty, które w tym roku są myślę, że wyjątkowo dobre. No i mapy, które co roku trzymały poziom, ale tegoroczne no niestety kilka miały potknięć. Zresztą ja, jak i kilka innych kanałów nagrywało o tym na bieżąco, właśnie głównie odnośnie mapy Bonsow, też właśnie niektóre tam błędy na crasherze, które możecie zobaczyć u Delfiego, na przykład to z gigantami. Zresztą Soulmill też miał zbagowane te portale. Czy też to błąd z kontraktem na Gulpit, który wywalał całkowicie grę i nie można było do niej wejść. Co moim zdaniem strasznie psuło zabawę z tych map. Zresztą mogę powiedzieć, że nadniwelowało ją miejscami do zera. Na szczęście map jest bardzo dużo, chyba około 40 nawet. Myślę, że na tą świetne mapy typu te starsze, Hell Tower, Ghost Fort, Adduct i tak dalej, więc gracze mieli na szczęście w co grać, szczególnie ci nowi. Ponieważ nie zdziwiłbym się, jakbym był jakimś nowym graczem, trafiłbym na nową mapę, która była zbagowana. Nie mógłbym praktycznie nic zrobić, ponieważ nazwijmy to też szybkie tam eventy, które tam się pojawiały, jakieś tam wiecie, te portale, jakieś tam szkielety wychodziły, jakieś tam wiecie, krzyki te były z podłogi dziwne, magiczne, które wam mówiłem zresztą w ostatnim tam filmie. No nie dziwię się, jakby ta osoba po prostu wyszła, jakby pomyślała, że ta gra jest niedopracowana i coś jest z nią nie tak i po prostu odinstalowała ją na amen. Zapytałem was na Discordzie, jak oceniacie tegoroczne Scream Fortress, czy właśnie jest bardzo dobre, okej, słabe, czy też beznadziejne. Powiem wam, że przez te właśnie błędy osobista moja ocena wyglądałaby jakoś tak myślę średnio, czyli no odpowiedź okej. I ku mojemu zdziwieniu większość z was ocenia to Scream Fortress na dobre, czy to też bardzo dobre. Potem właśnie jest ta odpowiedź okej. I to głównie głosowali nowi gracze, też ku mojemu zdziwieniu, którzy pierwszy raz mają styczność ze Scream Fortress. No i teraz jestem troszeczkę, tak mogę powiedzieć, zagubiony, jeżeli chodzi o moją opinię, ponieważ nie wiem, czy te osoby po prostu głosowały na to, ponieważ nie trafiły na te mapy, które właśnie były zbagowane w tym czasie, kiedy były zbagowane, czy też właśnie ten event jest aż tak dobry, że te bugi im nie przeszkadzały. I właśnie jest to moje pierwsze pytanie do tych nowych graczy, czy właśnie to było głównie przez to, że nie trafiliście na te mapy zbagowane, kiedy właśnie były zbagowane, że po prostu wam tak to całe Scream Fortress się podoba, że no zwyczajnie nie zwracaliście na to uwagi jakoś większej. Ale idąc dalej, jak to już mówiłem na innych materiałach, fajnie, że są te update'y, no właśnie naprawiające te różne bugi i tak dalej, jakby w ogóle nie naprawili tych bugów to Halloween, to byłoby jeszcze gorzej niż było. Ale też nie powinno się im bić brawa za to, że brawo, w końcu są update'y, jej, dbajcie o tę grę, ta gra nie umiera i w ogóle horror. Zdecydowanie nie, kiedy dają zbagowany content do gry, który powinien już na początku działać jak należy. I powiem wam tutaj szczerze, że boję się, naprawdę się boję o eventy w TF-ie, które już, jak to już no, wiele razy mówiłem, Halloween to właśnie owe Scream Fortress i nasze święta Smithmas są zarąbiste, naprawdę, klimat jest piękny, mapy są piękne, cały ten koncept jest fajny. No jeżeli chodzi o Smithmas, brakuje mi jeszcze kontraktów, ale mam nadzieję, że kiedyś będą, ale mniejsza o to. I powiem wam, że tegoroczne Smithmas mnie albo utwierdzi w przekonaniu, że TF będzie coraz to bardziej zaniedbywany przez Valve, albo właśnie jednak pokaże, że jestem w błędzie i zbyt się tym, powiedzmy, przejmuję, martwię, zbyt, powiedzmy, o tym myślę i rzeczywiście no nic takiego się nie dzieje. Bo jednak wiecie, no rzeczywiście ten powiedzmy update tegoroczny Scream Fortress mógł być po prostu no, jednorazowym wypadkiem przy pracy. Ale no jednak chyba rozumiecie, myślę, moje zmartwienie, moje obawy, o. I żeby też nie było dla osób, które zaraz powiedzą, że halo, on się przejmuje grą bardziej niż twoim życiem, łe. Otóż tak nie jest, tylko po prostu no mówię o kontencie, w którym jednak siedzę i troszeczkę się przejmuję przyszłością mojego kontentu. Bo też słuchajcie, też tak powiedzmy rzecz troszeczkę może kontrowersyjną, też jest to nie dziwota, że nowi gracze ogólnie lubią Scream Fortress. Głównie z powodu tego, że nowi gracze najczęściej są to osoby, które nie wydają pieniędzy na tą grę. No a jednak chcą mieć jakieś czapki. Także więc co im zostaje? Czapki halloweenowe, które mogą robić właśnie z kontraktów, które będą sami robić. To myślę jest bardzo fajną inicjatywą i też właśnie takie pomysły, które są w TF-ie. Nie dziwię się, że przyciągają graczy, ale ponownie jak będą jakieś tam błędy z nowym kontentem, który wchodzi do gry, też nie dziwię się, że ci gracze, których ta gra na początku właśnie przyciąga, potem będzie ich tak szybko, strasznie szybko, skrupulatnie wypychać z tego środowiska. Oczywiście widzę, wiem, że temat tego filmu i ogólnie treść to jest tylko i wyłącznie moje gdybanie. No ale cóż, mam nadzieję, że taki film też jakoś do was trafia. No bo na tyle w tym materiale, jakby mam nadzieję, że też troszeczkę weźmiecie to, myślę, pod uwagę, co się dzieje z tą grą i zrozumiecie też niektórych twórców, bo też nie chcę jakby rozciągać tego tematu aż za bardzo, bo troszeczkę mi to się też powtarzał, no ale wiecie o co chodzi. Także cóż widzowie, do zobaczenia, widzimy się długo w przyszłych materiałach, no i cóż, cześć!